Chodźmy na bal świetlików. Biedny kicek. Przyniosłam ci coś do picia. A, głupie przeziębienie. Dzięki. Czy możesz mi podać chusteczkę? Biedactwo. Chyba nie będziesz mógł pójść dzisiaj wieczorem z nami na bal świetlików. Dzisiaj? Bal świetlików jest dzisiaj? Tylko nie to! Przykro mi, kicku. Niestety jesteś zbyt chory, żeby iść z nami. Nie! Wyzdrowiej, Rosie! Nie zmieniaj, serio! Ciu! Dębiaku, małe żołędzie są równie przejęte jak ja. To prawda, Olu. Z tą różnicą, że one nie wiedzą, co to jest bal świetlików. Nigdy na nim nie były. Żołędzie, uciszcie się już. Opowiem wam o wielkim balu świetlików. Dzisiaj, w chwili, gdy słońce schowa się za wzgórzami, małe świetliki wylecą ze swojej jaskini. Będą świecić w ciemności i tworzyć przepiękne wzory na niebie. A my się przebierzemy i będziemy tańczyć. A później zrobimy świetlikom ucztę z ich ulubionych listków. Kto pozbiera ze mną listki? Ja! Ja! Bal świetlików! Widzisz? Nic mi nie jest, tak jak mówiłem. Kicku, proszę wróć do łóżka. Nie możesz chodzić w takim stanie. Nic mi nie jest. Patrz, pokażę ci. Kicku. Chwila. O, ciekawe, kto to taki. Cześć, Olu. Cześć, Rosie. A mam dla ciebie wiadomość od Zofii. O, cześć, kicku. Zofia mówi, a rozbłysną piękne światła, a ale nie wszyscy je zobaczą, czy coś takiego. Aha, dobrze. Muszę się dowiedzieć, o co jej chodziło. Tak, to chyba ma związek ze świetlikami. Idę na bal, a ty, kicku? Kicek kiepsko się dziś czuje. O, biedactwo. Zostanę z nim, jeśli chcesz. Dzięki, Olu. Przekonaj go, żeby wrócił do łóżka. Pa, kicku. Idę na chwilę do Zofii. Niedługo wrócę. Wiesz co? Wcale nie muszę wracać do łóżka. To tylko przeziębienie. Mam pomysł. Chodźmy na spacer. Ale Rosie mówiła... Wiem, ale nic mi nie jest. I zaraz to wszystkim udowodnię. No... No dobra. No to chodź. Ale dokąd? Może pomożemy im zbierać listki dla świetlików. Widziałam już wiele cudów, ale takiego balu jeszcze nie. Cóż, i chyba już nie zobaczę. Ale dlaczego nie? Świetliki latają za nisko, stąd nie zdołam ich zobaczyć. Wielka szkoda. Musi być na to jakaś rada. Na pewno coś wymyślę. Obiecuję. Kicek źle się czuje. Wyż go stąd! Wyż go stąd! Spokojnie, dzióbku. Możemy się zarazić tym
no cokolwiek to jest. Jeśli się rozchoruję, to nie pójdę na bal świetlików. To zwykłe przeziębienie. Zwykłe? Nie istnieją zwykłe przeziębienia. Dalej, dalej, głupie liście, głupie. Oj. Wszystko w porządku? Nie martw się, Kicku. Ale co ty tu robisz? Bardzo przepraszam, ja... Ale to nie twoja wina. Chciałem się przejść, ale teraz z wielką chęcią wrócę do łóżka. Tak, to dobry pomysł. Chodźmy. Nie ma szans, żebym poszedł na bal świetlików, prawda? Nie, obawiam się, że nie. Ale zostanę tu z tobą. Nie, nie! Musisz pójść ze wszystkimi! Nie, w porządku. Nie tylko nas ominie bal. Zofia też się smuci, bo od niej nie będzie widać świetlików. Serio? Szkoda, że one latają tylko koło placu zabaw. Wiesz, gdyby latały po całym ogrodzie, to Zofia mogłaby je zobaczyć. Kicku, masz rację. Pobiegnę tam, póki nie jest za późno. Leż sobie spokojnie, niedługo wrócę. Obiecuję. Nigdy nie zobaczę balu świetlików. Ale niech moi przyjaciele się nimi radują. Bal świetlików, bal świetlików, bal, bal, bal! Świeci, świeci, bal, bal, świeci, bal! Gdzie one są? Przybądźcie! Za chwilę tu będą! Czekaj na mój znak, Dzióbku. Dobrze? Aha. Teraz, leć! Chodźcie tędy. Za mną! Ojej! Rosie, czy to były... Świetliki? Tak, chodź zobaczyć, są wspaniałe! Ale super! Psiu! Idziemy! Dzięki, Rosie, jesteś cudowna! Dobrze, Dzióbku, następny przystanek! Twój plan zadziałał! Świetliki nie mogą oprzeć się naszej listkowej pokusie. O, widziałam już wiele cudów, a teraz, dzięki wam, widzę kolejny. Kicku, dlaczego muszę leżeć w łóżku? Przecież nie jestem chora. Nie o to chodzi. Mam dla ciebie prezent. Chcę ci podziękować. Nie byłem grzecznym podopiecznym, co? Nie. Są tam kwiaty, sok, jogurt i ciepła babeczka. Dziękuję, Kicku. O! Co? Jest jedna rzecz, która sprawi, że będzie idealnie. Przyniósłbyś mi niebieskie pomarańcze? Co? Jak to niebieskie? Nabrałam cię! Widzisz? Ja też nie jestem dobrą podopieczną.
No. Skołowany Bruno. To, co mam na myśli, zaczyna się na literę S. Śliwka, znowu. Oj, skąd wiedziałaś? O, patrz, Bruno idzie. Cześć, Bruno. Chcesz pobawić się z nami w zgadywanki? O, wybacz, kicku. Robię coś dla małego misia. Co to jest? Bujane krzesło. Obiecałem, że mu je zrobię, gdy następnym razem tu przyjedzie. Kiedy to będzie? Siedzi u cioci już całe wieki. Dziś wieczór. Muszę już lecieć. Nie chciałbym go zawieść. Może my też zróbmy coś dla małego misia? A może coś, co zaczyna się na literę S? Na przykład śliwkowe ciasto. Będzie zachwycony. Zróbcie je i przynieście. Mały miś będzie zajadać, siedząc na nowym krześle. Cześć, Bruno! Co robisz? Cześć, Dzióbku. Obiecałem małemu misiowi, że zrobię mu bujane krzesło na jego przyjazd. Kiedy przyjeżdża? Dzisiaj. Ciocia miś podrzuci go na plac zabaw, więc mam trochę czasu, żeby... Dzisiaj! Musimy to uczcić! Już wiem! Zrobię mu pokaz sztuczek! Myślisz, że to mu się spodoba? Na pewno! Powiem o tym reszcie. Wszyscy możemy coś przygotować. Zrobię mu zabawkę! A ja nadmucham balony! Hurra! No, Bruno się ucieszy, że mu pomagamy! Jak wam idzie robienie ciasta? Na razie raczej kiepsko. Najlepsze śliwki są za wysoko. Nie przejmuj się, pomogę wam, jak tylko dostanę liście i pióra od dębiaka. Muszą być miękkie, bo wypcham nimi poduszkę dla misia. Niedługo wrócę. Dzięki, Bruno. Bruno, w samą porę. Tak? Żeby mi pomóc w robieniu magicznej sztuczki. Pamiętasz? To mój prezent dla małego misia. Dobrze. Niebawem wrócę. O, Bruno! Jak dobrze, że cię znalazłam! Jestem trochę zajęty. Obiecałem krzesło małemu misiowi i... Ale to właśnie coś dla niego. Chciałabym dać mu balony. Wciąż je dmucham, ale one ześlizgują się z pompki. A ty sobie z nimi poradzisz. Myślisz, że Bruno zapomniał? Rosie, kicku! Patrzcie, co mam dla małego misia! Sprawdzam, jak szybko może jeździć. Jest świetny! 3, 2, 1, start! Już! Bruno miał pójść do dębiaka po liście i pióra. Poszukajmy go! To dziwne. Myślałem, że przyjdzie tutaj po ten wkład do poduszki. Ale potem widziałem, jak szybko szedł z Olą do jej domu. Może tam poszukajcie. Pomocy! Nie mam tyle siły! Pomocy! Czekaj, Filipie, już idę. Cześć! Mój balon! A sznurek? Bruno, czekam już całe wieki! Zaraz tam przyjdę. O, śliwki! Dębiak pyta, czy wciąż chcesz te liście i pióra. Nie wiem, komu najpierw pomóc. Rosie, strasznie namieszałem, prawda? Faktycznie masz sporo do zrobienia. Cieszę się, że wszyscy robicie prezenty dla małego misia i chcę wam pomóc, ale zrobił się wielki bałagan. Bałagan? Nic się nie przejmuj. Pomogę ci. Mam coś odpowiedniego. Ta-da! Proszę. Co to jest? Pierzasty diagram do zapamiętywania. A jak takie coś działa, Dzióbku?
Każdy kwadrat to kawałek dnia. Każde pióro to rzecz do zapamiętania. Więc teraz będzie to. Położyliśmy tam czerwone pióro, co oznacza mój występ. A potem będzie... Przystrajanie? Tak, właśnie. Potem będzie żółte, czyli mój występ magiczny i... Już mówiłeś o swoim występie. Myślałem, że zielone pióro to balony. A co z samochodem? Może czerwone to śliwki? A czy ktoś już mówił o liściach? Stop! Twój diagram jest bardzo ładny, ale chyba powinniśmy napisać zwykłą listę. Wymień te rzeczy, które musisz zrobić. Mój pojazd! Balony! Pokaz sztuczek! Śliwki! Po kolei! Czy jesteś pewien, że zdążysz ze wszystkim na czas? To długa lista. Na pewno zdążę. Dziękuję. Teraz już muszę się udać. O, gdzie są te balony? Ta lista jest świetna. Jeszcze tylko Filip i już mogę robić krzesło. Lepiej się pospieszmy. Mały miś niebawem tu będzie. Chcą, żebyśmy pojechali do dębiaka. Przepraszam was za fatygę. Byłem ciekawy, czy jest u was Bruno. Wciąż jeszcze tego nie odebrał. Nie zrobił jeszcze krzesła dla misia? Chodź, zaniesiemy mu te liście do domu. Nie ma zbyt wiele czasu. Jej! Super! Dzięki, Bruno! Teraz tylko skończę krzesło. Nie, pora odebrać małego misia. A ja wciąż nie mam krzesła. Chyba wszyscy coś dla niego mamy. O, a co to za przedmioty tu leżą? To bujane krzesło dla małego misia. Jest ciągle w częściach. Bruno jeszcze go nie złożył. O, co powie mały miś, jeśli nie będzie krzesła? Już wiem. Chodźcie tutaj. Zaraz zrobimy prawdziwą sztuczkę. Hej, ha, ha! Bruno! Mały miś, tęskniłem za tobą. Iha! Wszyscy bardzo się cieszą, że jesteś. Przygotowali dla ciebie prezenty. Ha! Kocham prezenty! Małe krzesło misia? Zacząłem je... Obiecałeś! Wiem, tylko że... Witaj, mały misiu! Nie martw się, Bruno zawsze dotrzymuje obietnic. Ale zabrakło mi czasu. Nigdy by cię nie zawiódł. Ale najpierw pokażę prawdziwą, magiczną sztuczkę. Jesteście gotowi? Abrakadabra, krzesłabra! Małe krzesło misia! O, dziękuję! Balony! Auto! Ale ja nie... Ależ tak, Bruno. Pomogłeś wszystkim zrobić prezenty na czas, więc my mogliśmy pomóc tobie. Pycha! Musiałem zużyć sznurek na krzesło, ale później przywiążę dłuższy. Mały miś, mały sznurek! Może wypróbujesz swoje krzesło? Haha, duży Bruno, małe krzesło! Chyba robienie prezentów go zmęczyło. Rosie, czy gdybym skądś wrócił, zrobiłabyś dla mnie ciasto ze śliwkami? Gdybyś miał ochotę. O, Kicku. Kicku, gdzie jesteś? Ta-da! Wróciłem. Czy mogę już dostać ciasto? Dobranoc, Kicku. Dobranoc.
Ale ja naprawdę chcę dostać ciasto.